Krystyna Ockarek i prowadzę Ciekawe Życie. Dziś lot samochodów zabytkowych w Tarnowskich Górach. Jedziemy. Chevrolet Impala z bezsłupkowymi drzwiami. Z takiego Chevroleta mogą swobodnie wystawać i oddawać strzały z broni członkowie meksykańskich gangów. A tu mamy Forda Ranchero, pojazd dla surferów, zbudowany na bazie samochodu osobowego. Zupełnie inaczej niż typowe amerykańskie pick-upy. Taki trend pojawił się na krótko wśród producentów samochodów osobowych w Stanach. Nie odniosły te auta sukcesu rynkowego, no bo były dedykowane dla niszy, no nie była to ani osobówka, ani ciężarówka. Pick-up, typowy pick-up w Stanach Zjednoczonych ma status auta ciężarowego, jest służy do innych celów, podlega innym regulacjom prawnym. Tutaj była osobówka z paką, ale jest to ciekawy ukłon w stronę społeczności, które takiego auta potrzebowały lub mogły potrzebować. Zwracają uwagę niespójne linie, maski, linii drzwi i najczęściej nadwozia, które jest wyższe niż linia tworzona przez dolną krawędź okna i linię maski. Nadaje to takiej pewnej nieforemności samochodowi, ale również w pewien sposób przykuwa uwagę. Ford Ranchero. Tarpan. Ponad kurwy i szatana. Nie patrzmy na to. Ten mały Nissan, który chyba był dedykowany na wewnętrzny japoński rynek. Albo raczej Datsun, bo ma literkę D na masce. Tak, Datsun. Czyli marka, której Nissan używał wcześniej, nim zaczął swoje samochody nazywać Nissan. Datsun 100A. Przepiękna syrena Bosto, ale tam w głębi jest przepiękniejsza. Na milicyjną stylistykę przerobiony 125P. One w oryginale nie miały tutaj żadnej półki zamykającej bagażnik. Ktoś sobie zrobił wedle własnej wizji. No ale chyba nie jest. Garbaty z białymi boczkami opon, płaską szybę, czyli ta starsza produkcja rocznikowo. Piękne, jasne wnętrze. Pontiac Transam, Corvette Stingray, no nawet jest napisane Stingray, czyli auto dla osób przechodzących kryzys wieku średniego. Camper z motorynką na pace. Motorynka również w takim ukompletowaniu przejściowym, z siodło już nowego typu, komarowskie, nie typu rowerowego, ale uchwyt kierownicy jeszcze charakterystyczny dla tych pierwszych motorynek, z taką Harley'ową, chopperową kierownicą. Silnik, przynajmniej dźwignia zmiany biegów nowszej generacji, bo z płaską gumą. Motoryna z benzina. Mini Cooper, jeszcze brytyjski. Z sympatyczną kierownicą. No, nie ma na co patrzeć. Królowe badylarze, czyli Mercedesy W124. Dla mnie to ciągle jeszcze współczesność. O, prześliczna syrena Bosto. W pięknym kawowym kolorze. Dresowozy.
Opel Rekord w stylistyce z lat 60. zanikające już wtedy ogony, punktowe, trochę samolotowe światełka. Ogólnie samochód uroczy i przepiękny. Znów Mini Cooper brytyjski. I przecudne Volvo B16 pickup z komarem na pace. I takiego komara posiadam aktualnie. Nie komarka. Komar, ja cię. Jest to wszystko prześlicznie dopasowane. Warto zobaczyć mocowanie na komara, wykonane jako szyna z przednim kołołapaczem dokręcanym, więc jego rozmiar może być zmieniany w zależności od motocykla. Dokręcanym tutaj pojedynczym trapem zjazdowym, żeby go sobie wygodnie wtoczyć. Chociaż de facto ten komar waży 45 kg, można go ręcznie podnieść i wsadzić na pakę. Ale jest to fajny patent, żeby on się tutaj nie wywrócił i był dobrze zabezpieczony. To jest stary polski motorowy, na nim jeździli, na pedał. Fiat 850 Sport w wersji cabrio. Prześliczny. Fiat 850 powstawał w naprawdę wielu różnych wersjach. Coupé, regularnej, sport z zamkniętą kabiną. Takiego sporta miał ojciec mojego kolegi, też w takim czerwonym, fiatowskim kolorze. Fiat 500 z klimatycznym koszykiem na bagażniku, na klapie i miękkim dachem. Prześliczna, biała kierownica. I wnętrze, jakie znamy z wczesnych maluchów. Ford Mustang, czyli Mustang z lat 69, ten najbardziej ikoniczny model. No przecież myśmy się tu rozstali. O, z mojego miasta. Ja go już kiedyś u nas widziałem, jakby tam. Nie, nie sposób odmówić mi uroku i klimatu. Czuć tą moc, którą miał epatować. Jest to typowy muscle car. Metaliczna tapicerka foteli. No jest uroczy. Citroen obstawiam, lata 20. Część nadwozia drewniana. Można tutaj użyć sformułowania stolarka nadwozia. Ławki, czyli taki pojazd osobowo-ciężarowy. Pick-up. Będzie się chętnie fotografuje. Nie widać, w ogóle nie widać. Tam jest. To nie jest ta rozpiska. W tym doskonałym stanie jest ten samochód. Na pewno przeszedł restaurację i... O, korba. Tam coś będzie wlewać. To chyba tam. Tu będzie chyba tym się. Ja, nie? Tak, tak. Tak, tak.
Jestem ciekaw, czy te siedzenia są w jakimś stopniu oryginalne. Tutaj festiwal Wife i pedały bardzo blisko siebie, to wskazuje jeszcze projekty z czasów, kiedy ludzie byli po prostu mniejsi. Jezus, ale przeszkodziłam. Ojej. Bo jest za mała. No, auto nie jest za dobre. Dres i trochę. Ale jeszcze tak się stoi. Klameczki mosiężne. Niektóre elementy przywodzące na myśl taką stylistykę steampunk. Czyli mosiężne obwódki, oprawki zegarów, mosiężne elementy przełączające. Ma to swój klimat. Tapicerka wygląda na skajową. Jestem bardzo ciekaw, czy w tamtych czasach był skaj, jako, bo to jest tworzywo sztuczne, więc czy było coś takiego, tam raczej tworzyw sztucznych za bardzo nie znano. Znano gumę, znano kauczuki, znano tworzywa sztuczne typu z grupy duroplastów, czyli żywicowe. Chemo utwardzalne w procesie produkcji, odlewane. Natomiast tworzyw sztucznych. Proszę, NSU Prince. Wersji Sport. Czyli takie małe, urocze coupé. Z bardzo płasko ustawioną kierownicą. Niesamowicie malutkie. Wartburg 312 w wersji Cabrio. Z ciekawą, bogatą kolorystyką. Niejednolicie lakierowany. Typowo dla lat 60. metalowa deska z zegarami, biała, bakelitowa kierownica z ozdobnym środkowym kołem, stojące lusterko na desce, no i dach cabrio. Takie wersje były produkowane w NRD w latach 60. Te samochody były obiektem pożądania i przedmiotem zazdrości wobec ich właścicieli. Design tamtych lat moim zdaniem nadal się broni. Te auta są nadal ładne. Mają nadal ładne bryły, nadal ładne detale nadwozia. Takie rzeczy, których się już nie robi. Kompletnie szalone logo. Emaliowane, wielokolorowe. Płaska położona na powierzchni drzwi klameczka. Gdzie naciskało się ten element kciukiem, dopiero odwodziło się dalszą część klamki. Szkoda, że właściciel nie otworzył dachu. Cudne obramowanie tylnej szyby. Przeurocze. Syrenka 104 z wiszącym z przodu tłumikiem, z kamerą rozprężania spalin. Obły mydlniczkowaty kształt, dwubarwne malowanie nadwozia, bagażnik dachowy, urocza. A wszystko to odbywa się urokliwej scenerii tarnogórskiego rynku przy pięknej, słonecznej pogodzie. Można powiedzieć, nie zawsze typowej dla środka września w Polsce. Kamieniczki, tłumy odwiedzających. No, impreza jak najbardziej cieszy się powodzeniem. O tej porze roku zawsze odbywał się taki zlot również w Bytomiu. Nie wiem, czy w tym roku jest planowane, czy nie. Na pewno, jak widać, przyciąga zawsze rzesze osób ciekawych.
tego momentu już nic nie kończą, bo mi się nie chce. Rok tam stoi, ten kurwa tu, wiesz? Wyjść to w ogóle. To prawda. To jest taka zmiana. Nie, 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 nie
Tak, duszny.